Hej, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z testem na żywo, takim pierwszym wrażeniem podkładu marki Astor Skin Match Protect Foundation. Jest to podkład, który ja kupiłam już naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i on przez bardzo długi czas leżał u mnie w szufladzie i czekał po prostu, aż nagram ten test. Mam bardzo dużo rozpoczętych podkładów, więc też nie chciałam tak napoczynać od razu kolejnego, bo nie wiedziałam, czy będę go używać, czy może inne skradną moje serce na tyle, że nie będę chciała używać innych, natomiast jestem tego produktu bardzo ciekawa. Ja go kupiłam jeszcze na tej promocji minus 49% w Rossmanie, która była jakoś na jesieni i od tamtego czasu on leży nieotwarty. Wtedy, kiedy ja go kupowałam, była to nowość. On dopiero co wchodził do drogerii, natomiast nie jest to taka nowość, że nigdy go wcześniej nie było w ofercie. Z tego co wiem, jest to po prostu taki odnowiony podkład. Jego formuła jest zmieniona, na pewno jest zmienione nieco opakowanie, natomiast tak jak w przypadku Trumacza z L'Oreala, którego test również robiłam Wam tutaj na kanale, ale ja tej poprzedniej wersji nie miałam, nigdy nie używałam, nie wiem jaka ona była, więc w żadnym stopniu nie będę mogła Wam porównać tej nowej wersji do tej poprzedniej. Z tego co wiem, jakieś tam drobne różnice są, natomiast tak jak mówię, ja z tamtą nigdy kontaktu nie miałam, więc nie będę się tutaj wypowiadała na temat tamtej poprzedniej wersji. Jeżeli chodzi o tą wersję aktualną, która jest dostępna w tym momencie w sprzedaży, ja mam odcień najjaśniejszy, jest to kolor 100 Ivory i wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo jasno, o takim bardzo beżowym, neutralnym kolorze. Nie ma tutaj w sobie żadnych takich ani bardzo żółtych, pomarańczowych pigmentów, ani też nie wydaje się być jakiś bardzo różowy, więc myślę, że dla takich naprawdę jasnych karnacji, dla takich Polek właśnie w okresie zimowym ten kolor będzie w porządku, natomiast zobaczymy, czy on nie będzie oksydował, czy nie będzie się działo z nim nic złego. Przeczytam Wam teraz, co tutaj producent w ogóle pisze na opakowaniu, jeżeli chodzi o ten podkład. Jest to podkład zapewniający naturalny efekt idealnej cery, gwarantuje 24-godzinne nawilżenie, chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, no i oczywiście jest przetestowany dermatologicznie, więc jakoś bardzo dużo tutaj producent się nie wypowiedział na temat tego produktu. To, co jeszcze mogę Wam powiedzieć, to to, że ma on SPF 18 i w opakowaniu jest go 30 ml, czyli tak klasycznie. Buteleczka jest szklana i ma plastikową pompkę. Sam kształt butelki, w ogóle butelka, jak ja go zobaczyłam w sklepie na półce, to troszeczkę mi przypominał właśnie tego Trumacza z L'Oreala, natomiast no, ta biała nakrętka, zakrętka troszeczkę go odróżnia od produktu marki L'Oreal. Jeżeli chodzi o jego cenę, to w Rossmanie on kosztuje w cenie regularnej 44,99, więc nie jest to mało. Natomiast z tego, co tutaj widzę, to w tym momencie jest w promocji za 31,99. Ja go kupiłam, tak jak mówiłam, na tej promocji prawie minus 50% taniej, więc wtedy ta cena była dużo bardziej przystępna. Jak na podkład drogeryjny, który jest nowością i którego totalnie nie znam, za tamtą cenę stwierdziłam, że mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić go w ciemno, bez żadnych, bez czytania żadnych recenzji, bez oglądania żadnych filmików. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was właśnie z testem tego podkładu. Jestem bardzo ciekawa, jak on się w ogóle u mnie sprawdzi. Wydaje mi się, że może być troszeczkę konsystencją i wykończeniem podobny właśnie do tego Trumacza. Natomiast mam nadzieję, że będzie nieco lepszy. I z tego, co tutaj producent mówi, jest to taki typowo nawilżający podkład do skóry suchej, więc zobaczymy, jaką on w ogóle będzie miał konsystencję. W tym momencie moja skóra jest kilka dni po zabiegu złuszczania kwasem, więc jest taka troszeczkę przesuszona, ona jest taka troszeczkę też podrażniona, natomiast no nie mam jakichś tam łuszczących się suchych, odstających skórek, natomiast no jest taka delikatnie suchsza niż zazwyczaj. I przechodzimy może już do aplikacji tego podkładu, bo tutaj w samym wstępie rozgadałam się niemiłosiernie, natomiast cały sens tego filmiku jest w tym, żeby pokazać, jak on wygląda na twarzy, więc przybliżam się do Was i przechodzę do nakładania. Jak widzicie, moja twarz jest w całkiem dobrej kondycji, oprócz tego, że jest nieco sucha. Natomiast nie mam jakichś wielkich niedoskonałości, które chciałabym przykryć, więc mam nadzieję, że ten podkład sobie właśnie z tym poradzi. Nakładamy na rękę i zobaczymy, jaką ma konsystencję. No, jest bardzo, bardzo rzadki. Jest dokładnie taki jak Trumacz, natomiast kolor rzeczywiście ma bardzo ładny. Już tutaj nałożony tak po prostu z opakowania na dłoń bardzo mi się podoba. I możecie zobaczyć, że jest naprawdę bardzo jasny, więc tak jak powiedziałam na początku, myślę, że do takiej typowej polskiej karnacji dla bardzo bladych dziewczyn będzie w porządku. Ma delikatny zapach takiego
powiedziałabym, kremu nawilżającego. Troszeczkę mi się kojarzy z jakimś kremem, natomiast nie powiem Wam teraz dokładnie z jakim. Ale jest to taki bardzo delikatny, perfumowany zapach. Na pewno jeżeli ktoś nie lubi takich perfumowanych podkładów, to może mu on przeszkadzać, natomiast nie jest jakiś bardzo nachalny. I rozprowadzam go takim płaskim pędzlem. Prezentuje się jedna warstwa podkładu na mojej twarzy. Jak możecie zobaczyć, krycie ma on bardzo małe, bardzo takie delikatne, więc będzie to podkład idealny dla kogoś, kto nie ma dużych problemów skórnych, kto nie ma jakichś wielkich niedoskonałości do przykrycia. Myślę, że nawet z jakimiś zaczerwienieniami nie do końca może sobie radzić. Natomiast w tym momencie mi to krycie jak najbardziej odpowiada i nie czepiam się tutaj w ogóle. Dla mnie jest jak najbardziej ok, takie delikatne i nie robi efektu maski. Do tego kolor jest naprawdę bardzo, bardzo jasny, ale też nie jest przesadzony, zbyt jasny. Tak jak dla mojej karnacji jest on idealny, bardzo ładnie wtopił się w skórę. W ogóle go nie widać, jest bardzo lekki, taki bardzo delikatny, w ogóle nie czuć go na twarzy. Natomiast nie ma takiej suchej konsystencji, jak miał właśnie True Match z L'Oreal. On delikatnie klei się na twarzy i wymaga przypudrowania. Poza tym ma takie dosyć świetliste wykończenie. Tutaj w opakowaniu nie widać, żeby on miał w sobie jakiekolwiek drobinki. Natomiast tutaj też nie, wiadomo, nie świeci się, jakbyśmy się obsypały brokatem. Natomiast wydaje mi się, że ma takie delikatnie świetliste wykończenie. Takie jak kiedyś miał ten podkład z Rimmela Match Perfection. Moim zdaniem jest to bardzo podobne wykończenie. I muszę przyznać, że całkiem mi się to podoba. Jak na stan mojej skóry na dzień dzisiejszy, to jest naprawdę w porządku. I naprawdę bardzo mi takie krycie i taka formuła odpowiada. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tutaj na nos szczerze Wam powiem, że dołożę sobie jeszcze bardzo małą, cieniutką warstewkę, żeby, bo jednak mam tutaj na nosie takiego jednego czerwonego nieprzyjaciela, natomiast tutaj wszędzie na pozostałej reszcie twarzy nie będę już dokładała sobie kolejnej warstwy, bo myślę, że jest to zbędne. No i przy drugiej warstwie możecie zobaczyć, że to krycie delikatnie się nabudowało. Nie jest to też nie wiadomo jak mocno kryjący podkład nawet przy kolejnej warstwie, natomiast widać, że to krycie możemy delikatnie stopniować i jeżeli potrzebujemy, to możemy je delikatnie nabudować i po prostu przykryć sobie jakieś tam pojedyncze niedoskonałości, jeżeli takowe mamy. Natomiast to, co mi się bardzo podoba, to podkład naprawdę przepięknie wygląda na twarzy. Bardzo naturalnie, bardzo delikatnie, w ogóle go nie widać na twarzy, nie sprawia żadnego efektu maski. Po prostu buzia wygląda jakby tak naturalnie dobrze wyglądała. Bardzo fajnie ujednolicił kolor, nigdzie na razie nie wchodzi mi w żadne załamania, ale to się okaże dopiero po jakimś czasie. Natomiast tak na pierwsze wrażenie jest naprawdę ok. Ja teraz zmykam dokończyć swój makijaż i za chwilkę jeszcze do Was wrócę. Makijaż mam już wykończony i muszę przyznać, że jak na pierwsze wrażenie, to jestem z tego podkładu naprawdę bardzo zadowolona. Szczerze Wam powiem, że troszeczkę się bałam tego efektu nawilżenia, szczególnie po tym, jak True Match tak nie do końca, mimo że podpasował. Natomiast ten wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie się utrzymywał, że nie zacznie mi się ważyć po kilku godzinach, ale jak na razie jest całkiem fajnie. Całkiem fajnie też tutaj wyglądają te wszystkie produkty do policzków. Bardzo ładnie stopił się z korektorem, w ogóle nie miał z tym problemu, pomimo tego, że był nałożony jakąś tam chwilę wcześniej, to nie miał jakiegoś większego problemu z tym, żeby połączyć się z tym świeżo nakładanym korektorem. Bardzo ładnie się też przypudrował, w ogóle bardzo ładnie wygląda. Tak jak mówię, świetnie się stopił z moją cerą i wygląda naprawdę bardzo, bardzo naturalnie, a do tego kolor jest świetny, jasny, neutralny. Żadnych żółtych, żadnych różowych tonów. No, moim zdaniem jak na podkład drogeryjny i jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Mogę Wam teraz powiedzieć, że jest dokładnie godzina 10:52, więc mamy troszeczkę czasu na to, żeby przetestować ten podkład dosyć dokładnie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część tego testu. Ja teraz zmykam i widzimy się wieczorem. Pa! Hej, witam Was ponownie. Przechodzę z aktualizacją testu podkładu marki Astor Skin Match Protect Foundation w kolorze najjaśniejszym, czyli 100 Ivory. Jest w tym momencie godzina 21:23, czyli minęło troszkę więcej niż
10 godzin od aplikacji tego produktu na twarz i muszę przyznać, że nie jest źle. Troszeczkę mi się starł, tutaj na nosie i gdzieś tam w okolicach brody, natomiast ten podkład wygląda cały czas całkiem fajnie, nigdzie mi się nie zważył, nie powchodził mi w żadne załamania, nie powchodził mi w żadne zmarszczki, nie powchodził mi w pory, więc naprawdę muszę przyznać, że wygląda całkiem nieźle. Troszeczkę zaczęła mi się skóra świecić, ale to też jest może kwestia tego, jakiego pudru użyłam, a nie samego tego podkładu. Sam podkład sam w sobie utrzymał się naprawdę bardzo, bardzo dobrze na skórze. Tutaj ten największy, najbardziej czerwony nieprzyjaciel troszeczkę zaczął mi już prześwitywać, natomiast nie jest to dla mnie jakimś wielkim problemem. To, co zauważyłam, to to, że podkład nie podkreśla żadnych suchych skórek i pomimo tego, że producent mówi o 24-godzinnym nawilżeniu, to spodziewałam się, że on dla takiej skóry bardziej mieszanej nie będzie dobry, że będzie mi się ważył, że będzie niezbyt dobrze wyglądał po dłuższym czasie na twarzy, natomiast nic takiego się z nim nie stało. I myślę, że się z nim polubimy, myślę, że będzie to jeden z tych podkładów, które w najbliższym czasie będę używała z wielką przyjemnością. Bardzo fajne jest to, że kolor jest naprawdę bardzo jasny, nie ma w sobie żadnych dziwnych różowych ani mocno żółto-pomarańczowych tonów, nie ciemnieje na twarzy, nic się z nim dziwnego nie dzieje, no i na pewno duży plus za to, że nie wchodzi w żadne załamania skóry, nigdzie tutaj nawet w te takie, w tą tak zwaną linię uśmiechu, ani tutaj przy nosie, nigdzie nic się z nim po prostu złego nie stało. Jak możecie zobaczyć, tutaj ten kontur na policzku, róż, rozświetlacz, to wszystko nadal bardzo ładnie się trzyma. Więc moim zdaniem ten podkład, ten test zaliczył naprawdę na bardzo, bardzo dobrą ocenę i myślę, że teraz jak będę go używała już tak codziennie, regularnie, to się na nim nie zawiodę i nadal będę go lubiła i nieraz jeszcze pojawi się na moim kanale i szczerze Wam powiem, że bardzo się cieszę, że skusiłam się na ten produkt, pomimo tego już zrobiłam to totalnie w ciemno, to na chwilę obecną mogę Wam go bardzo serdecznie polecić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mój test na żywo. Dajcie koniecznie znać, czy miałyście ten podkład Skin Match Protect Foundation w tej nowej wersji z białą zakrętką, bo z tego co się zorientowałam, to ta stara miała czarną zakrętkę. Czy się z nim polubiłyście, czy może jednak nie? I jak porównujecie go do słynnego True Match z L'Oreala, bo moim zdaniem ten jest znacznie lepszy, pomimo tego, iż też ma takie delikatnie rozświetlające działanie i też jest nawilżający, podobnie jak True Match, to moim zdaniem ten utrzymuje się dużo lepiej, jest dużo trwalszy, dużo ładniej wygląda na buzi i dużo fajniej tak jakby stapia się z tą naszą cerą. Ja się żegnam, zachęcam oczywiście do komentowania i dodawania łapek w górę, jeżeli film Wam się spodobał i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!